Brzechwa Sum. Mieszkał w Wiśle Sum Wąsaty, znakomity matematyk. Krzyczał więc na całe skrzele: do mnie, młodzi przyjaciele, w dni powszednie i w niedzielę. Na życzenie mnożę, dzielę, odejmuję i dodaję, i pomyłek nie uznaję. Każdy więc mógł przyjść do Suma i zapytać, jaka suma, a Sum jeden w całej Wiśle odpowiadał na to ściśle. Znała suma cała rzeka, więc raz przybył lin z daleka i powiada: drogi panie, ja dla pana mam zadanie. Jeśli pan tak liczyć umie, niech pan powie, panie sumie, czy pan zdoła w swym pojęciu odjąć zero od dziesięciu? Sum uśmiechnął się z przekąsem. Liczy coś pod wąsem. Wąs sumiasty jako suma, a Sum duma, duma, duma. To dopiero mam z tym biedę. Może dziesięć? Może jeden? Upłynęły 2 godziny. Sum z wysiłku jest już siny. Myśli, myśli, to dopiero od 10 odjąć zero, żebym miał przynajmniej kredę. Zaraz, zaraz, wiem już, 1. Nie 1. 10 chyba. Ach, ten lin to wstrętna ryba. A lin szydzi: panie sumie, w sumie pan niewiele umie. Sum z wysiłku schnie i chudnie, już mu liczyć coraz trudniej. A tu minął wieczór cały, wszystkie ryby się pospały i nastało znów południe, a Sum chudnie, chudnie, chudnie. I nim dni minęło kilka, stał się chudy niczym kilka, więc opuścił wody słodkie i za żonę pojął szprotkę.